Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj soczek w Waszym przemiłym towarzystwie, sok pomarańczowy z jarmużem, bardzo smaczny. Lubię takie. Lubię wszystko, co jest kwaśne, kwaskowe. Nie lubię jakichś takich mdłych napoi. Także dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na taki temat delikatny dla mnie, ale postanowiłam się odnieść do tych Waszych niektórych wypowiedzi, dlatego że ostatnio pod moimi komentarzami zauważyłam właśnie jakieś takie uwagi odnośnie cukrzycy, że jakieś tam nie tak gotuję, czy nie tak coś zachęcam, zalecam. Otóż, moi drodzy, ja nie prowadzę tu poradnika cukrzycowego, dlatego że ja nie jestem znawcą w tym temacie i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że ja się tylko tak luźno wypowiadam, ponieważ ja mam inny typ cukrzycy. Ja mam cukrzycę typu potransplantacyjnego i przyczyną tego stanu u mnie jest ten oto lek Advagraf, który ja muszę brać i ten lek zawiera laktozę, to jest inaczej cukier, który jest zawarty w mleku, zawiera laktozę, podwyższa mój poziom cukru i powoduje cukrzycę. Także jeżeli ja nawet nic bym nie zjadła, a muszę ten lek łykać, a nawet podwójną dawkę, więc i tak cukier będę miała podniesiony. Ale jest naprawdę wszystko pod kontrolą, bo musi być pod kontrolą. Także biorę ten lek, żebym nie miała odrzutu nerki, bo mam, tak jak Wam mówiłam w Q&A na początku mojej przygody z YouTube, jestem po przeszczepie nerki. W listopadzie minęło mi 17 lat. Naprawdę. Jestem przeszczęśliwa, że tyle lat udało mi się wytrwać z tym przeszczepem i mam nadzieję jeszcze na długie, długie lata. Więc ten lek właśnie jest po to, żebym nie miała odrzutu, żeby mój organizm nie odrzucił tego narządu, organu. Więc z kolei biorę, to mi podwyższa cukier i biorę lek, który mi obniża cukier, także no ale nie ma innej opcji, ponieważ bardzo dobrze idę na ten lek. Moja nerka spisuje się znakomicie i mam bardzo dobre wyniki. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Oprócz tego Wam pokazuję te wszystkie szampony, które właśnie, bo mam problemy z włosami, a to też jest właśnie ta przyczyna. Ten lek właśnie mi to powoduje, że te włosy mi wypadają. I ja tymi szamponami sobie jakoś tam wspomagam, ale do końca nie dam rady. Dopóki będę ten lek łykać, to po prostu on ma takie działanie. On po prostu ma takie działanie. Także i jeszcze inna jest sprawa. Osoby, które mają problemy z nerkami, bardzo często mają problemy z niedokrwistością, tak zwaną anemią. Więc ja też muszę starać się, żeby zapewnić organizmowi wszelkie witaminy, składniki odpowiednie, odżywcze, żebym tej anemii nie miała, nie dostała. Więc ja jestem po wizycie. Wczoraj byłam właśnie w Szczecinie, tam gdzie miałam przeszczep, w klinice, byłam na wizycie, gdzie zrobiono mi wszystkie właśnie badania i okazało się, że nerka pracuje super, wynik z nerki bardzo dobry, no i hemoglobina wspaniała, także tylko to świadczy o tym, że robię wszystko to, co do mnie należy i cieszę się z tego. Także, moi mili, chciałam się odnieść do Was, dlatego że tu ja nie mam takiej typowej cukrzycy. Bo jest po prostu ten lek jest winien, że mi podnosi ten cukier. Ja oczywiście też pilnuję diety, żeby skorygować, żeby ten poziom był niższy. Ja pilnuję. Ale to nie jest, że ja mam jakąś genetyczną czy typu drugiego. Nie, ja tego nie mam. A nawet był okres w takim okresie po przeszczepieniu nerki, gdzie dostawałam mocny steryt. I okazało się, że był tak mocny, że podnosił mi bardzo cukier, że nawet parę razy podawano mi insulinę. Ale jak po prostu, no jak się po prostu zbuntowałam i poprosiłam, żeby mi ten lek odstawiono, bo to nie ma sensu, odstawiono i nie trzeba było insuliny po prostu podawać. Także tak to wygląda.
To jest ta przyczyna, a muszę przyjmować ten lek, nie ma innej opcji, po prostu muszę. No i tak to wygląda. I dlatego właśnie postanowiłam się odnieść do tego tematu, żeby właśnie niektóre osoby wiedziały, że to, że ja nie jestem jakimś, że tu nie ma żadnego poradnika na moim kanale. Ja po prostu mówię, pokazuję to, co gotuję, dzielę się jakimiś tam swoimi przemyśleniami, co wiem, to powiem, bo co nie wiem, to nie mówię, bo to normalne i naturalne. Ale w tym przypadku postanowiłam się odnieść, dlatego że coraz bardziej jest takich właśnie wypowiedzi, takich osób, które być może chorują na cukrzycę i mają taki problem i coś tam im się nie podoba. No ale u mnie jest inaczej. U mnie jest inaczej i dlatego chciałam się tym z Wami podzielić. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie jakichś takich podsumowań mojego gotowania, moich dań, z którymi nie wszyscy się zgadzają, ci, którzy mają problemy cukrzycowe. Także tak to u mnie wygląda. I dlatego od czasu do czasu pozwalam sobie na różnego rodzaju soczki, żeby właśnie zregenerować ten mój organizm. No, żeby miał siłę, żeby miał to paliwo, żeby miał siłę do walki, bo gdyby nie te leki, mam jeszcze inne, biorę, ale ten pokazuję, bo ten właśnie odpowiada za to wszystko. Biorę jeszcze jeden przeciwodrzutowy, który też ma mnóstwo działań ubocznych, ale nie będę już tu mówić, bo tu chodzi o konkretne rzeczy, o cukier, tu chodzi o cukier. Więc gdyby nie te leki, no to organizm wiedziałby, że no po prostu, że to jest obcy organ i od razu by odrzucił, także te leki pomagają. A zauważcie, 17 lat bez dializ, 17 lat normalnego w miarę życia. Fakt, że ja żyję sobie na takim no po prostu spokojnym, żyję spokojnym życiem. Nie śpieszę się, wszystko tak pomału, po prostu w swoim rytmie, nie dźwigam. Nie ma u mnie tego pędu, jest wszystko takie spowolnione, na takim spowolnionym życiu jestem, no ale to jest konieczne, po prostu cały czas muszę pamiętać o tym, że no niestety, że jednak jakieś tam zagrożenie jest, więc ja tego pilnuję, żeby jak najdłużej tą nerkę utrzymać, tym bardziej, że nerkę dostałam od młodej osoby, od 36-letniego mężczyzny, więc nie chciałabym tej nerki zmarnować, a uważam, że 17 lat, no to już zrobiłam, co mogłam. To, co ode mnie zależy, to ja wszystko zrobiłam. A to, na co nie mam wpływu, no to trudno. No to już nic się nie poradzi. Ale i tak się cieszę. Wiecie, ja po tym przeszczepie mam taką pokorę w sobie. Bo ja wiem, wiele rzeczy widziałam, wiele rzeczy przeżyłam i wiem, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko może się skończyć. I mam taką pokorę, że dane mi było w miarę te 17 lat takiego normalnego życia, bez jakichś takich sytuacji, chociaż były różne takie sytuacje, zdarzają się, bo przecież wiadomo, że ja zbijam odporność, więc ja muszę uważać, bo ja mogę łapać, chłonąć różne takie bakterie jak gąbka, bo ten organizm nie ma odporności właśnie. Chodzi o to, żeby tą odporność zbijać, ale mogę być narażona na jakieś inne zakażenia i no i tu muszę uważać po prostu. Tam, gdzie wiem, gdzie są jakieś ogniska zapalne, to po prostu unikać osób zakażonych, w tym sensie jakieś grypy, jakieś przeziębienia, no tego pilnuję. Zresztą wszyscy w moim otoczeniu wiedzą, że już jak są chorzy, to już ze mną żadnego kontaktu, bo po prostu no też się boją, żeby mnie nie zarazić i żeby po prostu, żebym ja nie złapała. Chociaż muszę powiedzieć, że jak przed przeszczepem bardzo często przeziębiałam się, ale to była już reguła, taki okres jesienno-wiosenny to była reguła, że ja się przeziębiałam. A po przeszczepie, mimo że nie mam tej odporności, narażona jestem, to tak jakoś nie. Ani nie miałam żadnej grypy w tym okresie przez te 17 lat. Żadnego kataru, żadnych przeziębień. No, jeżeli już, to łapią mnie inne zakażenia, ale nie tego typu. W każdym bądź razie, no, tyle chciałam Wam powiedzieć, żeby Was poinformować i powiedzieć, że to ja nie lekceważę sobie cukrzycy, tylko to jest inny po prostu, inna sytuacja w moim przypadku.
żeby nikt to tak nie odbierał, że a nie, bo to w cukrzycy tego nie wolno, tamtego nie wolno. W małych ilościach, raz kiedyś, tak jak ja to robię, chociaż nieraz przyznaję, że pokusa jest większa od rozsądku. Tam komuś napisałam tak w komentarzu, bo pod komentarzem nie tłumaczyłam tego, dlatego że postanowiłam, że jednak za dużo już takich właśnie się, takich informacji powtarzało, że to powiem, bo to przecież nic nie jest złego. Ja już Wam o tym powiedziałam, że jestem po przeszczepie nerki w Q&A. Nie pamiętam, kiedy to było, ale to nie jest nic złego. Ja wręcz się tym chwalę, że żyję w takich czasach, gdzie można dokonywać dializ, przeszczepów, bo gdybym urodziła się w innym okresie, no to już dawno by mnie nie było, także cieszę się z tego, że urodziłam się w tych czasach, gdzie można zaradzić temu i gdzie można żyć z taką chorobą, no w zasadzie śmiertelną, no bo jak nie ma dializ, nie ma przeszczepu, no to umiera się na niewydolność nerek, bo nerki nie podejmują pracy i zakażają cały organizm i no niestety umieramy. Także cieszę się, że dożyłam, że żyję w tych latach, gdzie są takie możliwości medyczne, gdzie po prostu umożliwiają nam wspaniali lekarze, transplantolodzy, życie, normalne życie. To jest po prostu, moja wdzięczność będzie naprawdę dozgonna, bo po prostu, bo no jak inaczej być może, no naprawdę, ja nie mam słów, dlatego że ja to przeżyłam sama na sobie i wiem, jak to wszystko wygląda i wiem już później, jakie życie jest tym przeszczepem, po przeszczepie. No wiadomo, że trzeba na siebie uważać, ale w miarę, jeżeli ktoś siebie pilnuje, to można prowadzić w miarę normalne życie. I tyle Wam chciałam powiedzieć, tym chciałam się z Wami podzielić. No i cóż, do następnego spotkania. Na razie. Dzisiaj będzie szybka zupa kalafiorowa na takim rosołku. Wywar już mam gotowy, także to będzie dosłownie w parę minut. Kalafior. I tutaj zamiast ziemniaków mam ochotę na makaron. Makaron będzie zarzucony na tą zupę. No i tutaj warzywa. No i dam sporo natki pietruszki, bo tak mi się właśnie chce takiej zupki. Oczywiście ona nie będzie niczym podbijana, to będzie taka rosołowa na wywarze i dużo natki do tego. I tak dzisiaj będzie wyglądał bardzo szybki obiad. Bardzo szybki. Zupa pomału się gotuje.
muszę troszeczkę zmniejszyć gaz, na pół dać. No i będzie się gotować do miękkości warzyw. Później dodam makaron, natkę. Taka szybka zupa będzie dzisiaj. Dodałam makaron i sporo natki, pietruszki. Resztę pietruszki, resztę natki posypię bezpośrednio na zupę, już ugotowaną na talerzu. Lubię też taką opcję natki. No i cóż, gotuję do miękkości. No i zupka gotowa. Prosta, a smaczna. No, zupka już na talerzu. Natki, pietruszki nie żałowałam. Bardzo zdrowa, zwłaszcza o tej porze roku. No i lubię bardzo. Pachnie bardzo. Aromatyczna zupa. Smaczna i zdrowa.